Jasneńka, jasne, i dzisiaj jesteśmy na mojej farmie. Patrzcie, zaorałam nowe pole, rzepak. I się tutaj troszeczkę zakorkowałem. Ale jeżeli Wam się filmik spodoba, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki do góry. No i po prostu zasubskrybowania mojego kanału. No, więc zasiałem dzisiaj rzepak, więc wszystko ładnie rośnie, nie tak ostatnio. Chyba jednak już tej przerwy nie będzie. Usunąłem już tą przerwę i filmy będą co dwa dni na moim kanale, więc filmy co dwa dni, potem następny film w środę. Więc filmy są co dwa dni na moim kanale. No i ja po prostu sieję rzepak, tutaj nam tu ładnie rośnie. Zaraz go, znaczy może na następnym odcinku będziemy kosić, może nas nie. Nie pierd. Ja nie zasiałam tego rzepaku. No to super. Więc 35 tysięcy łapek do góry. I jutro nagram, wiem, że potem co dwa dni filmy, ale pan mi ciekawy pomysł na jutro. Jutro powinien się pojawić odcinek Jak mama mi przeszkadza. To też będzie taki fajny odcinek i przez to w takim razie odcinek będzie dopiero w czwartek. Więc taka zapowiedź, więc odcinki będą co dwa dni. Jak się coś wszystko pozmieni, będzie zmieniało, to ja dzień wcześniej będę was po prostu o tym informował, żeby nie było. No więc to się taki luźny odcinek, gdzie nic tak ciężkiego nie robimy. Muszę poczekać, aż on skończy. Ja sprawdzałam, czy mam mikrofon wpięty, żeby nie było. Dobra, on już skończył, to ja go od razu mogę stąd usunąć, żeby mi potem nie przeszkadzał. Ale Brunna ma te koła normalnie. No, no cóż. No dobra, więc... Dzisiaj się po prostu taki... odcinek. Oczywiście z farminga będę od dzisiaj nagrywał farminga. Raczej powinienem nagrywać dzisiaj farminga, bo za dużo już tego Minecrafta na moim kanale. Więc na razie będę nagrywał farminga simulator. No i na razie na dama farminga. Bo wiedzę, że Minecraft się tak nie interesuje niż farming. Farming was bardziej interesuje. Więc okej, na razie będę nagrywał po prostu farminga, jak was to bardziej interesuje. No to dobra. Mucha mi tu przeleciała nad ekranem. Chyba chciała być na odcinku. No więc... jutro... znowu ta mucha. No więc jutro się pojawi luźny odcinek z mamą, kiedy ona mi będzie przeszkadzać może w farmingu. Więc wyczekujcie, nie wiem o której godzinie będzie ten film, no, ale po prostu jutro będzie taki śmieszny film. Więc no, wyczekujcie. Dobra, zaraz wam tutaj wszystko pokażę. Będziemy od dzisiaj sadzili pewnie rzepak, bo rzepak widzę, że troszeczkę szybciej mi rośnie niż pszenica. No ale no cóż. Dobra. Tak wygląda po prostu rzepak na farmie. Simulator. O, będzie chyba padać. O, księżyc i tu będzie chyba padać. Na farmingu oczywiście. No ale no cóż. I teraz mi kombajn, jak ktoś zapomniał, wygląda. Więc to jest mi kombajn. Dobra. I napiszcie na dole w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrywał więcej właśnie farminga czy Minecrafta. Ja myślę, że część będzie za farmingiem, bo po prostu dawno go nie było. Chyba tylko dwa razy na moim kanale. Więc okej, teraz będę nagrywał pewnie częściej. No po prostu farming, żeby wam dać co, żebyście mieli po prostu... no po prostu co do oglądania, no i nie, że tylko... Minecraft i Minecraft, nie? No więc musicie mieć też coś po prostu innego, coś do oglądania. I miejmy nadzieję, że Farming Simulator wam się równie spodoba. Ja myślę, że no, komu by się Farming Simulator by nie spodobał.
obrosło na następne pole. Mhm. Dobra. Na dzisiejszym odcinku pani nie będziemy kosili karmina, boże. No, zboża, znaczy rzepaku. Tylko może na jakimś tam innym, kolejnym odcinku, który się pojawi właśnie w czwartek, czyli za 3 dni. Bo jutro się pojawi mama przeszkadza mi na filmie. Więc no po prostu wyczekujcie tego odcinka. Ja się troszeczkę boję, co ona mnie tutaj wymyśli. No. Więc co, jak mówię, no jutro się pojawi też taki właśnie fajny odcineczek z farminga, bo no z farminga jak mi mama przeszkadza w filmie. Ale no mówię, no nie wiem jeszcze o której godzinie, ale po prostu śledźcie mój kanał. No po prostu kiedy się pojawi, wtedy po prostu będzie o tej godzinie. Może nawet się rano pojawi, w południe, wieczór, w nocy. Nie no, w nocy wątpię. W nocy to ja śpię, więc wątpię, żeby się w nocy pojawił, no, ale mogę zaskoczyć się. No więc, no nie zaskoczyć, więc po prostu wpadajcie na mój kanał. Wyczekujcie na ten film, więc będzie fajnie. Już się będę musiał przyzwyczaić do nagrywania, bo 6 dni nie nagrywałam, jednak usunąłem tam te filmy, bo sobie powiedziałam, że nie nagrywać, ja nagrywam, więc postanowiłam te filmy usunąć, bo w sumie miałam nie nagrywać, a nagrywałam, no i dlatego te filmy no po prostu usunąłem, no. Dlatego te filmiki usunąłem. No i na razie będę częściej nagrywał po prostu Farminga Simulator. Bo dawno nie było na moim kanale, chyba po prostu nigdy nie było, więc częściej będę go nagrywał. Dopiero były z niego chyba 2 albo 3 odcinki. Ale to pewnie za mało dla was, więc będę nagrywał Farminga Simulator o wiele, wiele więcej. No więc tutaj sobie wszystko ładnie uporządkuję, bo nie jestem z cyfu na mojej wsi, że tak powiem. Bo to w sumie moja wieś, kogo innego. I tutaj nie ma sępu, tylko ja mam wstęp. Zaraz sobie pojedziemy do miasta oczywiście. A po co? No zaraz się oczywiście wszystkiego dowiecie, po co pojedziemy zaraz do miasta. Tam, tylko po prostu najpierw chcę sobie uporządkować tutaj wieś i zaraz właśnie pojedziemy do miasta i tam czeka ciekawa rzecz, chyba tego jeszcze nie nagrywałam na mój kanał, a co musi się pojawić na moim kanale, bo to nie może być tak, że tylko moją wieś nagrywam, nie, musi się i też miasto pojawić, miasto. Dobra, jeszcze mi pszczyta została i traktor i zaraz tam pojedziemy do miasta oczywiście. Ale mnie tu smędzi to uczuszenie na głowie. Nie wiem, gryzą was komary, bo ja jestem cały pogryziony. Napiszcie na moim komentarzu, czy was gryzą komary, bo mnie strasznie gryzą, po prostu masakra. No ale no cóż, jeszcze samochód został? Nie, mamy. Dobra, wszystko jest w garażu. Pojedziemy oczywiście tam samochodem, bo samochód jest o wiele szybszym. A traktor pojedzie tylko 12 na godzinę, no to szybko byśmy tam nie dojechali, więc dlatego bierzemy sobie samochód, który jest 121 na godzinę. A w sumie mogę przecież tepnąć do tej niespodzianki, jejku. Dobra, więc uwaga! 3, 2, 1 i zaraz będzie ta niespodzianka, no jest niespodzianka. Tak, jest ta niespodzianka, nie wiem czy wam ją pokazywałam, ale wolę wam pokazać. O. I patrzcie, to jest wielki pociąg, którym ja teraz jadę, naciskam W i po prostu nim se jadę. Zaraz wam pokażę. Jak ja jadę tym pociągiem, żeby nie było, gdzieś tam w tej latarni utknął mi
traktor, ale chyba z tego co pamiętam, to udało mi się go uwolnić. O, tutaj ktoś się zasadził, ale dobra, to nie nasze, więc tym się nie przejmujemy. No i patrzcie, tutaj zaraz będą rampy. I patrzcie, te rampy się zaraz zamkną. Widzicie? O. Tak to działa właśnie. Więc tak wygląda ta niespodzianka. Więc to byłoby na tyle, że odcinek. Do zobaczenia się jutro. No i hej!